Ze mną jest generał brygady Arkadiusz Mikołajczyk. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o wojskowym zgrupowaniu zadaniowym, które tutaj znajduje się na Podlasiu. Zasadnicze, podstawowe pytanie: jaki jest cel, jakie jest zadanie zgrupowania, które tutaj funkcjonuje na tym terenie? Cel i zadanie tak naprawdę jest dwuetapowe, składa się z dwóch elementów. Pierwsze to tak naprawdę główne i najważniejsze to jest to jest wspieranie Straży Granicznej w sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy, czyli ochrony granicy państwowej i działania na tej, na tej granicy. Drugi etap, czy też drugie zadanie, to jest prowadzenie szkolenia w terenie Podlasia, tutaj w całym województwie, nawet troszkę dalej, bo również wychodzimy poza województwo podlaskie, pod, po województwo lubelskie, więc to szkolenie, tak naprawdę, jest przygotowaniem. Naszych pododdziałów, wojsk do, do sytuacji, które mogłyby się wydarzyć, a, a nas to po prostu zobowiązuje do tego, żebyśmy jak najbardziej byli przygotowani i potrafili się odnaleźć w sytuacji, która tutaj mogłaby się zdarzyć. Wiemy, że zgrupowane są tutaj jednostki praktycznie z całej Polski. W tym naszym wojskowym zgrupowaniu zadaniowym posiadamy wszystkie rodzaje wojsk. To znaczy mamy wojska inżynieryjne, mamy piechotę, mamy czołgi, mamy pododdziały rozpoznawcze, mamy również siły powietrzne, mamy również elementy takie, które zwykle nie występują w jednostkach wojskowych, ale wspierają nas różnego rodzaju pododdziały, które zajmują się współpracą cywilno-wojskową. Natomiast, natomiast, jakby ta specyfika ugrupowania zgrupowania ona pokazuje, że wykonujemy, dzięki temu możemy wykonywać różnego rodzaju złożone zadania, nie tylko stricto w obszarze lądowym, ale również w obszarze powietrznym. Więc to jest ta specyfika, i to jest ten, ta zaleta, czy też walor tego zgrupowania, że możemy oddziaływać na różne warianty działania przeciwnika w różny sposób. Czyli tak naprawdę posiadamy wszystkie. Elementy, które mogą stanowić jakby taki potencjał przeciwwagę do, do działań nawet hybrydowych, czy też nawet z tych kinetycznych zbrojnych. Wy działacie już w tym momencie siłą rzeczy na pasku, wspomagacie Straż Graniczną. Jak wygląda taka codzienna służba żołnierzy? Tu mamy, tak jak na początku powiedziałem, dwa różnego rodzaju formy tego, dwie, dwie różnego rodzaju formy tego. Tego działania. Pierwsza to jest to bezpośrednie wsparcie Straży Granicznej, czyli dedykowaliśmy do tego 4000 żołnierzy, którzy każdego dnia wspierają Straż Graniczną w tej realizacji działań na, tym, na tej granicy. I ta ich praca polega, czy służba polega na tym, że oni tak naprawdę się koncentrują tylko i wyłącznie na tej, na tej części, na, ty, na tym działaniu. I oczywiście realizują. To wsparcie, to, to, to ale również mają czas na to, żeby, żeby się przygotowywać do, tego, do tych działań, ale mają też czas wolny na to, żeby po prostu po tym y, działaniu odpocząć. I tak naprawdę to jest jakby jeden, jeden z aspektów. Drugi aspekt to jest te, te siły, które mamy, te 6 tysięcy żołnierzy, które mamy w tej y, formule szkoleniowo-bojowej. To tutaj przede wszystkim koncentrujemy się na szkoleniu w terenie w którym dzisiaj mieszkają nasi obywatele, ale też w, w sytuacjach, kiedy trzeba wspierać tą linię granicy, my również tutaj wysyłamy nasze pododdziały, które jeżeli taka zachodzi potrzeba, również działają tam na tym pasku i również w, różnych, w różny sposób, w różnej porze dnia i nocy wykonują różnego rodzaju zadania. Jak ważne jest to, że żołnierze są tutaj? Wiemy, że sytuacja za granicą białoruską jest... Częścią szerszej operacji, tak nazwijmy, trwa wojna na Ukrainie. Tutaj trwa wojna hybrydowa za naszą granicą. Na Białorusi znajdują się wojska Wagnera, też nie wiadomo, jak w przyszłości one potencjalnie mogą zadziałać. Zbudowanie tej, tego zgrupowania przede wszystkim miało właśnie służyć jakby przeciwwadze, budowania przeciwwagi na, na te zagrożenia ze strony wagnerowców i tych sytuacji, które właśnie wagnerowcy czy też siły Białorusko-rosyjskie mogłyby tutaj na, na, na naszym terytorium oddziaływać. Po to żeśmy stworzyli to zgrupowanie, żeby właśnie zapobiegać i przygotować się do tego typu eskalacji, które mogłyby się wydarzyć. Natomiast dzisiaj widzimy, że jakby. To, żeśmy się tutaj znaleźli i rozpoczęli to szkolenie i tą naszą obecność spowodowało to po drugiej stronie jednak jakieś takie głębsze przemyślenia i nie widzimy jakby zwiększonej eskalacji działań po drugiej stronie. I też jeżeli chodzi o tą grupę Wagnera, również w jakiś sposób ona zostaje trochę inaczej chyba ukierunkowana i nie ma teraz takiego ciśnienia, że jednak faktycznie... To jest ten kierunek, którym by byli bardzo zainteresowani. Niemniej jednak no, ze strony Białorusi ciągle mamy tutaj różnego rodzaju działania, które, które jakby no, zmuszają nas do tego, żebyśmy jednak tą gotowość tutaj utrzymywali i, i byli ciągle przygotowani do różnego rodzaju... Y, sytuacji, które mogłyby się zdarzyć. Rozmawiam ze Strażą Graniczną, ze strażnikami granicznymi, którzy działają na pasku. Ich samochody są wrzucane y, kamieniami, są bezpośrednie ataki na, na te pojazdy, też na ludzi siłą rzeczy, czy w podobnych sytuacjach spotykają się żołnierze. Trzeba tutaj powiedzieć, że my jesteśmy częścią tego, tej, tej granicy dzisiaj. Wsparcie nasze polega na tym, że, że jesteśmy razem ze Strażą Graniczną na, na tym pasku, że y, realizujemy na ich korzyść różne działania i my też jesteśmy ofiarą tych tego typu działań ze strony, ze strony zarówno służb białoruskich, jak i imigrantów, którzy atakują i Straż Graniczną i, na, i naszych żołnierzy. My również, tak jak Straż Graniczna, w ramach tego, tego oddziaływania mieliśmy uszkodzone pojazdy, również nasi żołnierze byli ranni. To, to jest sytuacja taka, która, no, którą przewidujemy, tak? którą bierzemy pod uwagę, dlatego nasi żołnierze zabezpieczeni są we wszystkie środki, które jakby wpływają na to, żeby jednak tych konsekwencji jakichś takich złych zdrowotnych nie było. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że nasi żołnierze zachowują bardzo tak... Zachowują się profesjonalnie, z tego, tytułu, że, że po prostu jakby nie reagują na tego typu działania. I nie zdarzyła się taka sytuacja, w której nasi żołnierze jakby odpowiedzieliby na, na te zagrania, które, które strona białoruska, czy imigranci po prostu w stosunku do naszych żołnierzy wykonują. I to pokazuje, że jednak jesteśmy profesjonalnie do tego zadania przygotowani i z tego należy się cieszyć. Natomiast oczywiście to pokazuje, jak dzisiaj nasi żołnierze muszą, jaką muszą utrzymywać zdolność psychofizyczną, żeby po prostu tego typu prowokacjom nie odpowiadać. A coraz częściej w mediach i przestrzeni publicznej zapominamy o tym, że na tym pasku są ludzie z imienia i nazwiska, którzy mają rodziny. O tym mundurze Zdarza się, że się nie mówi dobrze. Powiem to tak bardzo delikatnie. Ja bym chciał, żeby jednak społeczeństwo polskie miało gdzieś cały czas przed, przed oczyma to, że żołnierz polski w historii naszej to był zawsze ten obywatel, który wpływał na losy tego państwa. I my powinniśmy być zadowoleni z tego, że mamy takich żołnierzy. I dumni z takich żołnierzy, jakich mamy. Natomiast, e, oczywiście, różnego rodzaju programy, czy też czy filmy, które się e, pokazują, one oczywiście rzutują na psychikę żołnierzy, i to trzeba jasno powiedzieć. Ja dzisiaj e, zastanawiam się, jaką pracę będziemy musieli w przyszłości wykonać, żeby e, zniwelować tego typu złe doświadczenia i, i to pokazywanie żołnierzy w jakimś e, e, złym świetle. Natomiast Trzeba pamiętać, żołnierz to jest twarda osobowość, i każdy wie, czemu służy, dla kogo służy i mam nadzieję, że takie. Incydenty nie wpłyną też na, na to morale naszych żołnierzy i, i będą dalej wykonywać swoją pracę tak, jak dotychczas. Natomiast oczywiście trzeba pamiętać, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo, my wszyscy musimy dbać nie tylko o państwa, ale też o, o kondycję naszych żołnierzy, bo ta kondycja to jest bezpieczeństwo, to są czynniki połączone ze sobą. Więc jeżeli my będziemy podważać ideę funkcjonowania sił zbrojnych, to tak jakbyśmy zgadzali się na to, że po prostu to państwo nie istnieje. My jesteśmy w takim miejscu geostrategicznym, geopolitycznym, że po prostu musimy jednak dbać o to, żeby wojsko polskie było mocne nie tylko z punktu widzenia wyposażenia i tego poweru sprzętowego, ale również mocne psychicznie, aby ta Polska i Rzeczpospolita była wolna od, od różnego rodzaju katastrof, klęsk.